Dzień dobry Państwu, nazywam się Beata Świerczewska, jestem adiunktem w Centrum Języków Językowym Politechniki Opolskiej i uczę tam języka polskiego obcokrajowców i języka angielskiego naszych polskich studentów. Jednak moje zainteresowania sięgają nieco dalej i od kilku lat są to różne sposoby naturalnego dbania o zdrowie i różnych naturalnych terapii związanych z dbaniem o zdrowie i z pielęgnacją ciała. Ukończyłam w tym zakresie różne kursy i warsztaty, między innymi kurs medytacji, kurs związany z ajurwedą właśnie, czy kurs związany z uzdrawianiem duchowym. W ostatnim czasie ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie ajurwedy na GWSH w Katowicach, no ale nie ukończyłam tych studiów dla dyplomu czy dla samego tytułu, natomiast powodowała mną miłość ta ajurwedy, która zaczęła się właśnie kilka lat temu. I te studia jakby ją przypieczętowały. Czym jest tak naprawdę ajurweda? Zaraz Państwu opowiem, zaproszę na prezentację, natomiast teraz chciałabym powiedzieć, jak ona odzwierciedla się w moim codziennym życiu. Może zacznę od takiego najbardziej typowego dnia, jaki prowadzę na co dzień, to znaczy mniej więcej o godzinie 22-23 kładę się spać. O tej godzinie powinno się kłaść spać. Następnie wcześniej rano budzę się, to znaczy około godziny 5 po 5. Tak jak mówi Ajurweda właśnie, są to najlepsze godziny na sen i na to, żeby się budzić. Po obudzeniu się medytuję. Na czym polega ta medytacja, opowiem Państwu nieco później, natomiast chodzi o to, żeby rozpocząć dzień spokojnie. Jest to medytacja z oddechem, z intencją i z afirmacją, więc każdy dzień rozpoczynam spokojnie, bez stresu i mniej więcej z nakreślonym planem, jak ten dzień ma wyglądać. Po medytacji jest czas dla ciała, to znaczy ruch fizyczny. W moim przypadku jest to joga, którą również polubiłam już kilka lat temu i mogę polecić wszystkim te formy ruchu. Nie jest ona bardzo wymagająca, jest dostosowana do każdego wieku i prawda jest taka, że im jesteśmy starsi, tym te pozycje jogi są bezpieczniejsze, wygodniejsze i łatwiejsze do wykonania właśnie dla starszych ludzi. Moją ulubioną sekwencją ćwiczeń jest powitanie słońca, które zostało opracowane już, można powiedzieć, kilka tysięcy lat temu. I jest to sekwencja pozycji, które wpływają na dobrobyt, dobrostan całego ciała, całego organizmu i poszczególnych części ciała. I przede wszystkim wpływają na organy, które są wewnątrz nas, masując je i sprawiając, że działają jeszcze lepiej. Po jodze jest czas na oddech, tak zwana bastrika, czyli oddech przeponowy, który pozwala masować wszystkie wewnętrzne narządy ciała i jest to tak naprawdę jedyny sposób, żeby to zrobić, żeby wymasować wątrobę i inne okoliczne narządy, więc bardzo polecam. Następnie udaję się do łazienki, gdzie najważniejszą czynnością jest mycie zębów i skrobanie języka, co jest może nieznane tu w naszej kulturze, natomiast jest niezmiernie ważne. Za pomocą specjalnej skrobaczki skrobimy język, gdyż na tym języku znajdują się toksyny, które nie mogły wydostać się z naszego organizmu w żaden inny sposób, z którym nie poradziła sobie wątroba i to jest tak naprawdę krzyk organizmu, zabierzcie mnie stąd, bo inaczej sobie nie poradzę, więc skrobanie języka bardzo istotna rzecz i następnie płukanie olejem ust, które trwa około 10 minut. Ja używam oleju słonecznikowego, który z biegiem czasu, właśnie po tych 10 minutach
zmienia swój kolor i konsystencję, co oznacza, że toksyny już zostały z tego organizmu wyjęte i wraz z tym olejem wypluwamy do toalety, płuczemy usta. I tak wygląda toaleta, następnie śniadanie. Każdy dzień zaczynam od ścierania jabłek, dodaję do tego kefir oraz otręby. Jest to tak zwana, tak ją nazywam, papka, która ma na celu wzmocnić florę bakteryjną jelit oraz wzmocnić krew. Niegdyś przez dłuższy czas cierpiałam na nawracającą anemię, natomiast w tym momencie od kilku miesięcy, od kiedy tę papkę jem wraz z moją rodziną, nie ma żadnych takich problemów, więc bardzo polecam. I śniadanie w duchu iście ajurwedyjskim, to znaczy z poszanowaniem sezonowości i tych produktów, które są dostępne na rynku właśnie w konkretne sezony, czy wiosną, czy latem. Jest to zawsze coś innego, inne warzywa, inne owoce, inne produkty. I z poszanowaniem pór roku i pogody. Co to znaczy? Ajurweda zwraca szczególną uwagę na to, jaka jest pogoda na zewnątrz, jaką mamy porę roku. I teraz mamy jesień, dosyć mokrą, deszczową, wilgotną i zimną, więc jedzenie powinno być zupełnie przeciwne, to znaczy ciepłe i dosyć suche. Czyli teraz, w tym okresie jesienno-zimowo-wiosennym, powinniśmy raczej jeść ciepłe śniadania i suche. Ja robię na przykład grzanki z chleba, który sam piekę, który nie jest z mąki, a z kaszy gryczanej, z dodatkiem słonecznika i siemienia lnianego. I oczywiście dodatki już każdy wybiera sobie sam. Natomiast latem bardzo dobrze sprawdzają się sałatki różnego rodzaju z dodatkami, z warzywami, z owocami. O tym szacunku dla sezonowości będę jeszcze mówić, natomiast teraz przejdźmy dalej. Po śniadaniu oczywiście praca i obowiązki dnia codziennego, którym trzeba sprostać. I obiad. Obiad również w duchu ajurwedyjskim z uszanowaniem sezonowości, z dodatkiem mnóstwa przypraw. To jest bardzo istotne, aby każda potrawa zawierała w sobie 6 smaków, aby zawierała takie przyprawy, zioła i warzywa i owoce, które są dobre, zdrowe dla naszej konstytucji ciała. O tym też za chwilę powiem. I ważne, żeby zwracać uwagę na to, jaką mamy porę roku, jaką mamy pogodę. Czyli jeżeli jest środek lata i 30 stopni, to absolutnie nie powinniśmy jeść gorących potraw, zup i tego typu rzeczy. Natomiast równoważące, to znaczy takie, które będą nas ochładzać, czyli świetnie sprawdzą się warzywne i owocowe chłodniki albo sałatki. Po obiedzie jest czas na spacer, obowiązkowy codziennie, niezależnie od pogody. Kontakt z przyrodą jest też bardzo istotny, ajurweda to podkreśla. Dla człowieka najistotniejsze jest, żeby przebywać właśnie w otoczeniu przyrody i czerpać z niej jak najwięcej energii, energii słonecznej, jeżeli jest, oddychać świeżym powietrzem, podziwiać piękno otaczającej nas przyrody. Po spacerze jest czas dla rodziny, na rozmowy, na zabawy, czyli jakiś konstruktywny czas spędzania z rodziną. I wreszcie wieczorny rytuał, czyli znowu ruch fizyczny. W moim przypadku jest to joga, więc wyciągam matę. Dziękuję sobie, że poświęcam sobie trochę czasu na ten ruch. Robię to, co lubię na tej macie. Takie ćwiczenia, które mi pasują, które są dla mnie najlepsze, które nie są zbyt męczące. I po ćwiczeniach znowu medytacja, z tym, że inna od tej rano, ponieważ rano jest to medytacja z intencją, z afirmacjami, z wyobrażeniem sobie, jak ten dzień ma wyglądać. Natomiast wieczorem jest czas na wdzięczność, na to, żeby się wyciszyć, popatrzeć w płomień świecy dłuższy czas, żeby oddychać spokojnie, żeby wraz z wydechem wyrzucić z siebie wszystkie stresy i wszystkie niepowodzenia, które nas dotknęły w ciągu dnia, więc jest to taka samopomoc pierwsza i najważniejsza, żeby zrelaksować ciało i umysł. I potem znowuż zabiegi higieniczne. Bardzo ważne w ajurwedzie jest, żeby poświęcać czas na olejowanie ciała. Oczywiście w tej porze roku
Nie mamy takich możliwości jak latem. Jest zimno, szybko robi się ciemno, nie mamy ochoty na to, żeby olejować całe ciało, natomiast latem jak najbardziej, szczególnie olej kokosowy się tutaj spełni, ponieważ ma działanie wychładzające. Ale jeżeli nie mogę sobie pozwolić na olejowanie całego ciała, to chociaż twarzy dwa razy dziennie olejujemy twarz, nawilżamy, natłuszczamy, żeby jak najdłużej nam służyła młodością. I sen. Tak jak powiedziałam, Ajurweda mówi o tym, żeby kłaść się najpóźniej 22-23, dlatego że jest to czas, w którym zachodzą odpowiednie biochemiczne procesy w naszym organizmie. Jeżeli ten czas przesiedzimy, nie położymy się, to zostanie coś pominięte i nasze komórki nie zostaną zregenerowane tak, jak należy. I cóż, właściwie w tych kilku słowach nakreśliłam Państwu, o co tak naprawdę chodzi w Ajurwedzie i jak możemy przenieść te wartości i tę ogromną wiedzę na nasz polski grunt, że nie jest to jakaś starożytna, odległa rzeczywistość, której zupełnie nie można przystosować w naszych warunkach, jak najbardziej można, a za chwilę więcej o tym Państwu powiem i teraz zapraszam na prezentację, która siłą rzeczy będzie tylko takim pobieżnym rzutem oka na to, czym jest Ajurweda, jakie są jej główne założenia, ponieważ jest to ocean wiedzy, który ludzie, lekarze, ajurwedyjscy zgłębiają przez kilkadziesiąt lat. Więc żeby się móc nazwać lekarzem ajurwedyjskim, to naprawdę trzeba temu poświęcić kilkadziesiąt lat życia, studiując i praktykując codziennie. Ja dodam tylko, że w Szwajcarii jest to uznany państwowy system medyczny i ludzie, pacjenci mają wybór, czy chcą leczyć się w klinice ajurwedyjskiej, czy w naszej zachodniej medycynie alopatycznej. Jest taki wybór, mam nadzieję, że kiedyś w naszym kraju też będziemy mieli taki wybór. Zapraszam więc Państwa na prezentację. Przede wszystkim, czym tak naprawdę jest ta Ajurweda? Patrząc na tytuł, widzą Państwo, że jest to starożytny system medycyny indyjskiej, który liczy sobie około 5000 lat, jak podają źródła. W medycynie tej, obok leczenia chorób, bardzo ważnym elementem jest profilaktyka. Właściwie jest ona najważniejsza. Profilaktyka i porady, jak zachować zdrowie. Leczenie też jest ważne, kiedy już jest choroba, natomiast najważniejsze do tej choroby nie dopuścić, czyli profilaktyka jest tutaj najistotniejsza. No, wiemy, że teraz w obecnym czasie, w jakim się znajdujemy, dosyć trudnym, jest to bardzo niezmiernie ważne, żeby zachować zdrowie. Dobrze, i teraz tak. Ajurweda to praktyczne wskazówki dotyczące przede wszystkim odpowiedniej diety, stylu życia, sposobów przystosowania się do poszczególnych pór roku, a także sposobów przywracania naturalnej równowagi zarówno ciała, jak i umysłu. Patrząc na to słowo, widzimy, że składa ono się z dwóch pomniejszych i oznacza wiedzę o życiu. I tutaj pierwszy człon ajus to życie człowieka na poziomie ciała, umysłu, zmysłów i duszy, natomiast weda to wiedza o życiu. Podsumowując, Ajurweda uczy, jak osiągnąć zdrowe, szczęśliwe, spokojne i długie życie. Plan prezentacji, jak Państwo widzą, wygląda w ten sposób. Mamy 7 punktów. Zobaczymy, czy zdążymy zrealizować wszystkie. Natomiast opowiem Państwu o celu Ajurwedy, o zasadach tej nauki. Powiemy sobie, kim jest człowiek w ujęciu ajurwedyjskim, jakie są cele naszego życia. Spojrzymy na Ajurwedę pod kątem psychologicznym, czyli powiemy sobie o trzech stanach umysłu, następnie o bardzo ważnej, jednej z najważniejszych zasad w Ajurwedzie, czyli o 5 elementach i 3 doszach i w końcu, jak żyć Ajurwedą na co dzień. Literatura, jak Państwo widzą, jest na stole. Jeżeli będzie czas, to przedstawię książki, z których można wzbogacić swoją wiedzę. Zaczniemy teraz od celu. Jaki jest cel Ajurwedy? W jednym z najstarszych starożytnych traktatów ajurwedyjskich, Charaka Sutra Samhita, czytamy, że celem Ajurwedy jest utrzymać zdrowie zdrowych i leczyć choroby chorych. Właściwie nie ma tutaj czego tłumaczyć.
Natomiast widzimy ten pierwszy człon, utrzymać zdrowie zdrowych, to jest właśnie profilaktyka. Jak najdłużej zachować zdrowie, a kiedy pojawi się choroba, po prostu umieć tę chorobę wyleczyć. Teraz opowiemy sobie o dwóch najważniejszych zasadach Ajurwedy. Pierwsza z tych zasad to podobne wzmaga podobne, a przeciwne równoważy. Wcześniej Państwu opowiadałam o tym, że latem nie jemy gorących potraw ani ostro przyprawionych, ponieważ podobne wzmaga podobne. Czyli jeżeli mamy upał, to nie jemy gorącego. Jeżeli jest zimno, nie jemy lodów i nie jemy zimnych potraw. Przeciwne równoważy, to znaczy używamy wówczas, spożywamy takie posiłki, które są przeciwne do otaczających nas warunków atmosferycznych. Druga zasada Ajurwedy. Pożywienie może być lekarstwem, ale lekarstwo nie może być pożywieniem. I tylko od nas zależy, czy pożywienie będzie lekarstwem, czy będziemy spożywać te posiłki, które nam służą, czy będziemy słuchać swojego organizmu, to co on nam mówi, czy nie będziemy zważać na objawy takie jak wzdęcia, jak zaparcia i wszelkie inne dolegliwości, które mamy po spożyciu danych posiłków i nadal będziemy je jeść tylko dlatego, że nam smakują. Więc tutaj bardzo dużo zależy od naszej czujności, wsłuchania się w siebie i mądrości, tak? Żeby zawsze traktować pożywienie jako lekarstwo. O tym troszkę więcej później powiemy. Kim jest człowiek w ujęciu Ajurwedy? Jak widzimy, mamy aż 8 punktów, czyli znacznie różni się postrzeganie człowieka w ujęciu ajurwedyjskim od tego, które prezentujemy my, ludzie Zachodu. Gdyż dla Ajurwedy człowiek to przede wszystkim dusza. Po prawej stronie znajdują się nazwy z sanskrytu, które służą Ajurwedzie do określania pewnych rzeczy. One są tutaj tylko tak informacyjnie, ja będę używać tylko polskich odpowiedników, czyli człowiek to przede wszystkim dusza. Poza tym umysł, emocje, także inteligencja i ego, tylko w nieco innym rozumieniu niż my zostaliśmy nauczeni. Żeby o tym opowiadać, musiałabym Państwu teraz opowiedzieć o początkach powstania świata, jak to widzi Ajurweda, nie mamy na to czasu, więc pomińmy sobie te dogłębne interpretacje i przejdźmy dalej. 5 zmysłów percepcyjnych, czyli słuch, dotyk, widzenie, smak i węch. 5 zmysłów operacyjnych, czyli usta, dłonie, stopy, genitalia i odbyt. 5 nieuchwytnych elementów, czyli energię i 5 elementów fizycznych, czyli pancha, mahabhuta. O nich powiemy sobie za chwilkę. Ajurweda zwraca również uwagę na to, że no po coś tu przyszliśmy na tę ziemię, po coś przyszliśmy tutaj realizować nasze życie i jest ono takie, a nie inne, bo takie, a nie inne miało być. I przechodzimy tutaj po to, żeby zrealizować cele życia. Ajurweda wyróżnia główne 4 cele życia. Pierwszy to dharma. Jest to realizacja powołania, wypełnianie obowiązków wobec siebie i innych, czyli to wszystko, co na co dzień realizujemy. Dla jednych będzie to nauczanie innych, dla jeszcze innych będzie to leczenie innych ludzi. Ktoś inny odnajduje się w pracowaniu z książkami w bibliotece, także mamy bardzo różne powołania i to realizujemy w trakcie swojego dorosłego życia. Wypełniamy obowiązki wobec siebie, ale też wobec innych. Wiadomo, wychowujemy dzieci, jesteśmy w związkach małżeńskich, innych, więc zawsze jakieś obowiązki, jakieś zobowiązania wobec innych ludzi mamy. Kolejny cel to artha, czyli dbałość o stronę ekonomiczną. Bardzo ważne. Tutaj Ajurweda absolutnie nie odrzuca sfery finansowej jako nieważne, jest bardzo ważna. Po to pracujemy, po to żyjemy, żeby te pieniądze zarabiać, bo one z kolei pozwalają nam realizować inne cele. Kolejne to radość, czyli kama. Radość również zmysłowa, relaks i przyjemność. Tak? Nie tylko po to jesteśmy tu na ziemi, żeby się smucić, martwić i harować, ale też żeby mieć z tego jakąś przyjemność, żeby odczuwać radość i szczęście we wszystkich sytuacjach, w jakich się znajdujemy. I wreszcie moksza, czyli uwolnienie od identyfikowania się z ciałem, zrozumienie, że ja to dusza i to jest główny
ostateczny cel naszego bycia tutaj, czyli zrozumienie, że ja to dusza, a nie ciało, nie tylko ciało. I teraz najważniejsza myśl podsumowująca te cele życia. Aby realizować je, aby realizować te cele, trzeba być zdrowym. Czyli znowu profilaktyka. Dbamy o zdrowie, żeby móc realizować swoje cele życia. Przejdziemy teraz do psychologii. Jak Ajurweda postrzega psychologię człowieka? Na to też zwraca uwagę, nie tylko na ciało, ale również na umysł. Otóż umysł, w którym przeważają jakości satwiczne, może najpierw wymieńmy sobie te trzy stany umysłu właśnie. Sattva, przepraszam, rajas oraz tamas. Sattva to harmonia, dobroć, wiedza i czystość. Rajas to poruszenie, akcja, pasja. Tamas z kolei to ignorancja, bezwład i zamęt. I za chwilkę bliżej sobie to omówimy. Natomiast tak bardzo ogólnie podsumowując, o co tutaj chodzi w tych stanach umysłu? Już widzimy, że możemy mieć umysł w stanie satwicznym, rajasowym albo tamasowym. Umysł, w którym przeważają jakości satwiczne, jest zdrowy. Gdy zaś dominuje w nim rajas i tamas, jest w stanie nierównowagi. Przewaga sattva mówi o klarowności postrzegania i równowadze umysłowej, która przejawia się w tym, że potrafimy rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe, co nam służy, co nie służy. To dotyczy również wyboru diety, wyboru aktywności fizycznych i wszystkich innych rzeczy. Jeżeli mamy umysł w stanie satwicznym, dokonujemy dla siebie najlepszych wyborów. Natomiast nadmiar rajasu oraz tamasu to wewnętrzny niepokój i zamęt, prowadzące do dezorientacji, do depresji, do stanów lękowych. Z tego powodu, aby być zadowolonym i szczęśliwym w życiu, powinniśmy minimalizować wszystko to, co podwyższa nam rajas i tamas i powinniśmy zwracać uwagę na te jakości, te czynności i te elementy diety, które podwyższą nam sattwę. Powiedzmy sobie teraz, co to jest ta sattwa właśnie. Cechy satwiczne, takie najbardziej ogólnie ujmując, to mądrość, życiowa mądrość, bezinteresowne współczucie, hojność, tolerancja oraz życzliwość. I teraz, żeby te elementy zaistniały w naszym życiu, musimy zwracać uwagę na to, co jemy. W diecie powinny znaleźć się przede wszystkim świeża woda, owoce i warzywa, zboża, wieloziarniste, różne kasze i produkty zbożowe, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona, świeże mleko, ale tylko od szczęśliwej krowy wolno wypasanej na łące, masło klarowane, ghee i lassi. I tu chciałabym zwrócić szczególnie uwagę na właśnie masło klarowane, które w Ajurwedzie jest uważane za najzdrowszy tłuszcz i właściwie niemal cały czas używany jest i w kuchni, i w pielęgnacji ciała. Bardzo prosto jest zrobić takie masło samodzielnie. Kupujemy na przykład 4 kostki masła zwykłego, wkładamy do garnka i na gazie trzymamy około 20-30 minut na bardzo malutkim, żeby masło sobie tylko tak delikatnie pykało. Kiedy już przestanie pykać, kiedy przestanie się gotować, zauważymy, że na zewnątrz zebrała się piana, natomiast garnek powinien być wyłożony takim nieciekawym, ciemnym, czarnym nalotem. To znaczy, że wszystkie złe składniki, wszystko to, co niedobre w tym maśle, zostało na dnie garnka, natomiast samo masło to już jest czysty, bardzo zdrowy tłuszcz. O lassi powiem Państwu nieco później. I teraz co nieco o aktywnościach, które zwiększą naszą sattwę. Przede wszystkim medytacja. Już troszkę o tym Państwu powiedziałam. Tak? Medytacja, aby uspokoić umysł, aby stać się obserwatorem, mimo całego tego chaosu, który dzieje się na zewnątrz, nie wkładamy wówczas swoich uczuć, swoich emocji, pozostajemy spokojni, obserwujemy i to jest najważniejsze właśnie, żeby nie angażować się emocjonalnie. Czytanie wzniosłej literatury również podwyższa naszą sattwę. Słuchanie pięknej muzyki, teraz w internecie dostępne jest tej muzyki mnóstwo. Można wybrać najlepszą dla siebie.
Polecam taką, która opatrzona jest oznakowaniem 428, 582 i wzwyż herce. Są to częstotliwości, które są bardzo dobre dla naszego ciała, wręcz uzdrawiające, więc bardzo polecam. I obcowanie z pięknem przyrody, o tym też już mówiliśmy, na to Ajurweda zwraca swoją uwagę bardzo często. Sattwę zwiększa również zdrowa dyscyplina. Jeśli przypomną sobie Państwo dzień, który Państwu opisałam, jak wygląda mój dzień od rana do nocy, to jest rzeczywiście opatrzony pewną dyscypliną, bo trzeba wstać o konkretnej godzinie, trzeba wykonać pewne czynności o konkretnej porze. Ta dyscyplina naprawdę służy naszemu zdrowiu. Następnie czystość, nie tylko fizyczna, ale również czystość umysłu, czystość intencji, ducha. Następnie duchowe nastawienie, tak? Tutaj Ajurweda szczególną zwraca uwagę na to, że jesteśmy nie ciałem, a duszą, więc ta sfera powinna też być zadbana w taki sposób, jaki nam służy najbardziej. Nie ma jednej najlepszej chyba, jednego najlepszego rozwiązania. Każdy znajdzie swoją drogę. No i oczywiście bezinteresowne czyny, czyli pomaganie innym ludziom. Typ rajasowy z kolei to taki typ, który chce za wszelką cenę zdobyć władzę, zdobyć majątek, zdobywać coś, cokolwiek, po prostu zdobywać. I typowym przedstawicielem takiego typu rajasowego to polityk, biznesmen czy celebryta. Taka osoba jest determinowana, ambitna, dynamiczna, dominująca w grupie osób, jest zawsze dominująca. Ma tendencję do irytacji. Zaspokaja swoje zmysły jedzeniem, zakupami, zdobywaniem pieniędzy i różnymi innymi sposobami. Cechy pozytywne takiej osoby, jeżeli jest w równowadze, to siła, odwaga i zadaniowość, czyli dobrze mieć w swoim otoczeniu taką osobę, na której możemy polegać. Jednak jeśli ulegnie pewnym zaburzeniom, wówczas te cechy mogą przerodzić się w okrucieństwo, egoizm, agresję. Aby nie mieć zbyt wielu cech rajasowych, należy uważać na dietę, na to, co jemy, czyli unikać smażonego, szczególnie smażonych mięs, pikantnych i tłustych pokarmów zwiększających rajas. Typ tamasowy z kolei, tutaj ten obrazek, który Państwo widzą, nam bardzo dobrze obrazuje taki typ, czyli osoba, która lubi spędzać czas przed telewizorem z piwem i popcornem lub pizzą. Niestety taki styl życia sprawia, że umysł staje się chaotyczny, otępiały, pomieszany. Jest to osobowość podatna na rozmaite uzależnienia, czy to od alkoholu, czy od innych używek. Jest leniwa, za dużo śpi, za dużo je, nadużywa uciech zmysłowych, nie chce się rozwijać w jakimkolwiek kierunku, czy to fizycznym, czy umysłowym, czy duchowym. Niestety te osoby często są zagubione, nieszczęśliwe i cierpią na depresję. Żeby uniknąć takiego stanu umysłu, należy unikać ciężkich, przetworzonych, śmieciowych pokarmów, nadmiaru mięsa, alkoholu i różnych innych stymulantów. Również oglądanie telewizji, niestety, czytanie mało wartościowej literatury, nadmiar snu, to wszystko również zwiększa tamas. Więc tego starajmy się unikać. Kilka słów chciałabym Państwu powiedzieć, bo wiem, że pojawiło się mnóstwo informacji na tematy, które są dla Państwa nowe. Pojawiło się bardzo dużo nowych terminów. Pojawi się za chwilę jeszcze ich więcej, więc tak podsumowując, absolutnie nie można powiedzieć, że Ajurweda jest czymś zupełnie oderwanym od rzeczywistości. Jest to bardzo logiczny system, który w wielu przypadkach pokrywa się z tym, o czym mówi nam medycyna zachodnia, nasza alopatyczna. Jednak są pewne różnice pomiędzy oba tymi systemami. Zwróćmy teraz na nie uwagę. Przede wszystkim Ajurweda zwraca uwagę na to, jak wzmocnić energię witalną. To jest bardzo ważne w tym systemie medycznym. Zapobieganie, czyli profilaktyka, jest również ogromnie ważna, może nawet ważniejsza niż leczenie. Natomiast człowiek postrzegany jest, to już sobie powiedzieliśmy, holistycznie, jako całość, czyli
czyli istota składająca się nie tylko z ciała, ale też z umysłu i ducha. I może pod tym względem, w tych trzech punktach, różni się ten system medyczny od naszego zachodniego. Natomiast absolutnie Ajurweda nie stroni od pomocy medycyny zachodniej, a nawet korzysta z niej bardzo często, szczególnie w przypadku chirurgii czy takiej pomocy doraźnej. Teraz przechodzimy do zagadnienia, które jest jednym z najważniejszych w Ajurwedzie, to znaczy koncepcji pięciu żywiołów. Otóż w systemie tym uważa się, że w całym świecie, wszechświecie, w całej naturze organicznej i nieorganicznej, a ponieważ człowiek jest mikrokosmosem natury, to również w człowieku, w każdej jego komórce znajduje się tych pięć żywiołów, które tutaj widzimy. Przestrzeń, akasza w sanskrycie, powietrze, waju, ogień, tejas, woda, jala i ziemia, prithivi. Czyli przestrzeń, powietrze, ogień, woda i ziemia. Z tego składa się wszystko, co nas otacza. My składamy się z tych pięciu żywiołów i cały wszechświat. Powiemy sobie teraz kilka słów na temat każdego z tych żywiołów, ponieważ jest to jedna z najważniejszych koncepcji w Ajurwedzie. Zwróćmy uwagę teraz na przestrzeń. Jest ona pusta, lekka, subtelna. Jest to energia, która kojarzona jest z dźwiękiem i ze zmysłem słuchu. Potrzebujemy jej, aby żyć, aby przemieszczać się i komunikować. Przestrzenie ciała, w których znajduje się przestrzeń, to usta, nos, układ pokarmowy, drogi oddechowe, brzuch i klatka piersiowa. Są to więc te puste miejsca, można tak sobie wyobrazić, które mamy w organizmie. Jeżeli jest w równowadze, to odpowiada za miłość i współczucie, natomiast w nierównowadze wywołuje pustkę, brak ugruntowania, obawę i lęk. Kolejny żywioł to powietrze, które jest suche, lekkie, przezroczyste, jest w ciągłym ruchu. Jest to zasada ruchu, to też wszystko to, co w organizmie odpowiada za ruch, a więc mięśnie, bicie serca, rozszerzanie się i kurczenie płuc, oddychanie, trawienie, ruch jelit i wydalanie, za to wszystko odpowiada powietrze. Również przepływ myśli, pragnienia i wola są uzależnione od stanu równowagi powietrza w naszym organizmie. Wraz z przestrzenią odpowiadają w nierównowadze za lęk, obawy, zagubienie i nerwowość. Kolejny żywioł to ogień, który jest gorący, suchy, ostry, przenikający. Wszystkie te elementy sobie Państwo tutaj doczytają, natomiast zwróćmy uwagę, że jest on konieczny do dokonywania przemiany, do zwracania uwagi, do rozumienia, doceniania, do wyrażania uznania. Natomiast w nierównowadze odpowiada za złość, nienawiść, krytycyzm, ambicje i rywalizację. Woda z kolei jest płynna, ciężka, miękka, lepka, zimna. Jest kojarzona ze zmysłem smaku. W organizmie znajduje się w osoczu, cytoplazmie surowicy, w ślinie, w wydzielinie z nosa, w płynie mózgowo-rdzeniowym, w moczu i pocie. Jest ona konieczna do utrzymania życia. Woda, kiedy jest w równowadze w organizmie, oznacza zadowolenie, miłość, współczucie. Natomiast w nierównowadze tworzy pragnienie obrzęki i otyłość. I wreszcie ostatni element to ziemia, która jest ciężka, twarda, nierówna, nie ma określonych wymiarów, przemieszcza się wolno, jest najbardziej stałym z żywiołów. Jest to energia mechaniczna, skrystalizowana, zestalona świadomość. Daje ciału strukturę, siłę i wytrzymałość i w organizmie są to głównie kości, chrząstki, paznokcie, zęby, włosy i skóra. Związana jest ze zmysłem smaku, ze zmysłem węchu, przepraszam. Pobudza przebaczenie, wsparcie, ugruntowanie, wzrastanie. Natomiast w nierównowadze tworzy przywiązanie, chciwość i przygnębienie. I teraz dlaczego opowiadałam Państwu o tych wszystkich żywiołach? Dlatego, że właśnie tych pięć elementów tworzą trzy dosze. Dosza, jak widzimy tutaj na slajdzie, to podstawowe energie, które w różnym stopniu obecne są we wszystkim i we wszystkich istotach. To znaczy, że w każdym z nas dominuje jedna, dwie albo wszystkie trzy dosze, czyli te energie. One ustanawiają naszą konstytucję ciała. I tak przestrzeń i powietrze tworzą wata, ogień i woda tworzą pita, z kolei woda i ziemia tworzą kafa. I teraz, co to znaczy tak naprawdę? Powiedzieliśmy sobie wcześniej o jakościach, jakie przedstawia przestrzeń, jakie przedstawia powietrze.
Wróćmy może do tych slajdów. Zobaczmy przestrzeń pusta, lekka, powietrze suche, również lekkie, w ciągłym ruchu. I teraz wata to przestrzeń i powietrze, czyli wszystkie jakości, które zawarte są w przestrzeni i w powietrzu, znajdą się właśnie w tej energii, którą jest wata. Podobnie pita zawiera w sobie wszystkie te jakości, które wymieniliśmy, kiedy omawialiśmy ogień i wodę. Z kolei kafa zawiera w sobie wszystkie jakości, o których mówiliśmy, opisując wodę i ziemię. Konfiguracja dosz, czyli tych, które wymieniliśmy, wata, pita, kafa, to są dosze i konfiguracja tworzy konstytucję ciała. I teraz każdy człowiek, ja, państwo, każdy człowiek, który żyje na ziemi, ma swoją wyjątkową konstytucję ciała, to znaczy układ dosz. Aby poznać swoją konstytucję ciała, należy udać się najlepiej do lekarza ajurwedyjskiego, który po pierwsze porozmawia z nami bardzo dogłębnie, czyli przeprowadzi wywiad, który trwa czasami nawet kilka godzin. Będzie pytał o wszystko, dosłownie od tego, jak śpimy, po nasz sposób załatwiania potrzeb, naprawdę o wszystko. Następnie zbada nas z pulsu i z języka. I to jest badanie ajurwedyjskie, które może przeprowadzić tylko lekarz ajurwedyjski, ewentualnie konsultant ajurwedyjski. Natomiast dla naszego własnego użytku można wykonać test. Jest w internecie mnóstwo takich testów dostępnych. Tutaj państwu zaznaczyłam, zapisałam link do jednego z nich. Można wejść sobie w internecie, taki test wykonać. Również w książkach, które dostępne są na rynku, poświęconych ajurwedzie, w każdej niemal znajduje się taki test. Wypełniając ten test, rozpoznają państwo, jaką mają konstytucję ciała, to znaczy, która dosza w państwa organizmie przeważa. I tutaj poniżej, proszę zwrócić uwagę, mamy takie przykłady, że możemy, mówiąc bardzo skrótowo i kolokwialnie, możemy być watą, albo możemy być pitą, albo kafą. To znaczy, że jakości powietrza i przestrzeni będą w nas dominować, czyli mamy najwięcej w sobie z waty, natomiast pita i kafa są mniejsze. Tutaj należy zaznaczyć, że wszyscy mamy wszystkie trzy dosze, i watę, i pitę, i kafę w sobie. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby wiedzieć, czego mamy najwięcej, czego mniej. W inne konfiguracje możliwe, najbardziej popularne, to wata, pita, czyli mamy i waty, i pity dużo, kafy mało, pita, kafa lub kafa, wata. I zawsze ta trzecia jest wtedy bardzo malutka w ciele. I trzeci typ to typ troisty, który w tych czasach jest właściwie niemożliwy, czyli wszystkie dosze i wata, i pita, i kafa są na jednakowym poziomie, to się bardzo rzadko zdarza. Teraz parę słów na temat poszczególnych dosz. Na tym slajdzie widzą państwo, czym charakteryzuje się wata. Czyli jeżeli ktoś po przeprowadzeniu testu stwierdza, jestem watą, czyli mam w sobie najwięcej waty, to znaczy, że ma w sobie dużo suchości, to znaczy ma na przykład suchą skórę, suche włosy, skłonność do zaparć, zachrypnięty głos. Ma w sobie dużo lekkości, czyli ma lekkie mięśnie, kości, ma szczupłą budowę ciała. Dużo zimna, czyli ma zimne ręce, stopy, słabe krążenie, nie akceptuje zimna i uwielbia gorąco. Ma w sobie dużo szorstkości, na przykład szorstką, spękaną skórę, paznokcie, włosy, ręce i stopy, trzaskające stawy, to wszystko są atrybuty waty. Również subtelność, czyli subtelny lęk, obawy, zagubienie, drobna gęsia skórka, drżenie mięśni, mobilność, czyli szybkość chodzenia, jeżeli ktoś szybko chodzi, szybko mówi, szybko się porusza, jest drobny, ma suchą skórę, kędzierzawe włosy, to najprawdopodobniej jest to właśnie typ waty. Szybciutko przejdźmy do ogólnych zaleceń dla zrównoważenia tej doszy. Tak jak mówiłam, w ajurwedzie główna zasada, równoważymy przeciwnościami. I jeżeli wata jest zimna, to musi zachować ciepło. Jeżeli jest nerwowa, lękliwa, to oczywiście musi jak najwięcej mieć w życiu spokoju, szukać tego spokoju. Powinna unikać surowych potraw, zimnych potraw, niskich temperatur. Powinna jeść ciepłe potrawy i przyprawy,
i przestrzegać regularności, ponieważ taka osoba jest skłonna do życia chaotycznego, potrafi kłaść się o bardzo różnych porach, wstawać też o różnych porach, jeść nieregularnie. Więc takiej osobie, której konstytucja waty przeważa, powinna przestrzegać regularności i ustalonego porządku spraw. Pita z kolei, przypominając sobie żywioły, o których mówiliśmy wcześniej, ma w sobie głównie wodę i ogień, czyli takie jakości jak gorąco, czyli silny apetyt, temperatura ciała podwyższona, szybko siwiejące włosy, czasami łysina, to jest typowy właśnie taki typ pity, ostrość, ostre zęby, twarz w kształcie serca, ostre rysy, ostra pamięć, również lekkość, tutaj średnia budowa ciała, jasna, lśniąca skóra, żywe oczy, tłusta skóra, włosy, niechęć do potraw głęboko smażonych, płynność, miękkie, delikatne mięśnie, pocenie się, silne pragnienie, rozprzestrzenianie, czyli wysypka, trądzik, to wszystko są elementy pity. Także jeśli chodzi o cechy charakteru, to cynizm, głównie cynizm, szybko się irytuje taka osoba, silną złość i nienawiść bardzo często odczuwa. Aby zrównoważyć sobie w sobie nadmiar pity, należy unikać nadmiernego ciepła, czyli znowu równoważymy przeciwnościami. Unikamy także nadmiaru olejów, pary wodnej, spożywania soli. Jemy raczej chłodne, tutaj w przypadku pity sprawdzą się bardzo dobrze sałatki różnego rodzaju. Picie napojów chłodnych także pomoże i ćwiczymy tylko w chłodniejszej części dnia, szczególnie latem. Kawa z kolei, jeśli przypomnimy sobie żywioły, które dominują w kawie, to jest woda i ziemia, czyli ciężkość. Tutaj to są osoby, które mają grube kości, raczej krępą budowę ciała, chodzą powoli, mówią powoli, trawią powoli, mają ospałe gesty, mają zimną, lepką skórę, ciągły apetyt i pragnienie, często się przeziębiają, mają często chore zatoki, kaszel, bardzo lubią jeść słodycze, mają tłustą skórę. Co jeszcze? W zatokach pojawiają się zatory, gładka skóra. Jeśli chodzi o naturę, jest ona raczej spokojna, kochająca, miła. Natomiast kiedy dochodzi do zaburzeń, taka osoba staje się zaborcza i apatyczna, i leniwa. Miękkość jest także atrybutem kawy, czyli łagodny, miły wzrok, opiekuńczość, współczucie, lepkość, czyli zwartość stawów i narządów. Także mglistość, ociężałość, szczególnie rano, słoność, tutaj wspomaganie trawienia, wzrastania, dodawanie energii. Wszystkie te jakości budują kawę. I teraz, żeby zrównoważyć nadmiar kawy w organizmie, czyli jeśli zauważymy, że jesteśmy zaflegmieni, szczególnie rano, ociężali, zaspali, nie mamy energii, to przede wszystkim taki typ ciała powinien dużo ćwiczyć, dużo ćwiczeń fizycznych, chociaż tego nie lubi, to powinien najwięcej ze wszystkich dosz ćwiczyć, unikać ciężkich potraw, prowadzić aktywny tryb życia, powinien unikać potraw nabiałowych, także zimnego pożywienia i napojów, potraw tłustych, oleistych, jadać lekkie, suche pokarmy, także przekąski w postaci chrupków czy jakichś innych suchych przekąsek jak najbardziej są mile widziane. I teraz pytanie jest takie, po co nam ta wiedza, po co mamy wiedzieć, jaką mamy konstytucję ciała, które dosze w nas przeważają? Powtarzając za wspaniałym lekarzem ajurwedyjskim, doktorem Ladem, przede wszystkim po to, żeby lepiej zrozumieć siebie. Każdy człowiek jest cudowną, boską księgą, której czytanie jest naprawdę wymaga dużo, dużo wysiłku i nie jest łatwe. I to rozumienie, jaką konstytucję ciała mamy, jakie dosze w nas przeważają, pozwala nam lepiej rozumieć wszystkie objawy, które się w nas pojawiają, skłonności do różnych niepożądanych czy zachowań, czy chorób. Przede wszystkim zauważamy też związek funkcjonowania organizmu z naszymi skłonnościami i nawykami. Czyli na przykład kawa będzie miała skłonność do leniuchowania przed telewizorem. Jeżeli rozumiemy, że mamy tę konstytucję ciała przeważającą w sobie, czyli kawę właśnie, i zrozumiemy, dlaczego tak lubimy spędzać czas i że tego nam nie wolno, że wtedy właśnie trzeba wstać i prowadzić aktywny styl życia i nie pozwolić sobie na to.
Przewidujemy również choroby i możemy im zapobiec, tak? Czyli jeżeli wata jest sucha, to ma skłonność do zaparć, do wzdęć. Jak temu zapobiec? Odpowiednią dietą, odpowiednimi przyprawami i ziołami, olejami. To jest cała głęboka wiedza, o której teraz nie mamy czasu mówić, tylko tak bardzo pobieżnie. Poza tym rozumiemy drugą osobę, z którą spędzamy życie, lepiej. Czyli jeżeli naszej bliskiej osobie, partnerowi zdarzy się wybuchnąć, zachować nie tak, jak powinien, wystarczy, że powiemy: to nie ty, to twoja pita. Czyli bardzo ważne jest, żeby znać swoje prakriti. Tak? Prakriti, czyli to jest właśnie ta konfiguracja dosz, z jaką przychodzimy na świat. Czyli na przykład ja przyszłam na świat jako wata pita, więc moim zadaniem jest cały czas równoważyć te dwie dosze. Ważne jest też, żeby znać swoje vikriti, czyli jeżeli wiemy, że przyszliśmy na świat z taką konfiguracją dosz, ale widzimy, że teraz mamy na przykład, często chorujemy na zatoki, rano jesteśmy bardzo ociężali, zaflegmieni, to widać, że no, kafa jest podwyższona, coś nie tak jest z kafą. Czyli vikriti to jest nasze zaburzenie, aktualny stan zdrowia. I teraz, żeby tak szybciutko, żeby zachować to zdrowie, Ajurweda ogromny nacisk kładzie na dietę. Jest to bardzo ważne. I teraz chętnie bym Państwu opowiedziała, jaka dieta dla waty, jaka dieta dla pity, dla kafy, ponieważ te trzy dosze zupełnie inaczej powinny jeść. Nie ma na to czasu. Dlatego tylko ogólne wskazówki, zwróćmy sobie uwagę na niektóre punkty. Przede wszystkim nie jedz, jeśli czujesz nieprzyjemny zapach z ust, masz silny nalot na języku, wzdęcia, mętny mocz lub bóle brzucha. Nie powinniśmy również jeść, jeśli jesteśmy w silnych emocjach, szczególnie tych negatywnych. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane w atmosferze miłości, w spokoju, ponieważ ta energia, która w nas dominuje, przechodzi do tego jedzenia, którym później częstujemy naszą rodzinę. Trzeba bardzo dużą uwagę zwracać na to, w jakich emocjach gotujemy i jak najrzadziej jeść poza domem, ponieważ nigdy nie wiemy, kto gotował i jakie energie znajdują się w tym pożywieniu. Powinniśmy jeść w samotności lub w towarzystwie rodziny lub przyjaciół, w cichym, czystym miejscu, słuchając muzyki klasycznej lub w ciszy, jak kto woli. Absolutnie nie powinniśmy pić przed jedzeniem, nie powinniśmy też pić po jedzeniu około pół godziny do godziny. Natomiast w czasie jedzenia, jeżeli jest taka potrzeba, tylko ciepłą wodę małymi łykami, żeby nie gasić naszego ognia trawiennego. Powinniśmy stosować imbir dla zaoszczenia apetytu, na przykład pastę imbirową. Ja przygotowuję zawsze suszonego imbiru, równe proporcje imbir, masło klarowane oraz cukier brązowy i taką papkę, pół łyżeczki przed jedzeniem, 5 minut, bardzo pomaga, właśnie pomaga trawieniu. Powinniśmy też jeść jak najmniej surowego pożywienia i tutaj oczywiście zależy wszystko od tego, jaką jesteśmy doszą. Jaką mamy doszę przeważającą. Powinniśmy też za pokarm dziękować, czyli jak siadamy do posiłku, to zawsze w myślach dziękuję za ten pokarm, który mam na stole. Po zjedzeniu też wdzięczność zawsze jest bardzo silną energią, która no, rozprzestrzenia się bardzo szybko wokół. W każdym produkcie powinny znajdować się smaki, jest ich 6 i wszystkie 6 powinniśmy zawierać. To jest słodki, kwaśny, słony, gorzki, ostry i cierpki. Jeżeli będzie okazja kiedyś, to podam Państwu receptę na pyszną kawę 5 przemian, gdzie wszystkie te smaki są zawarte. Oczywiście powinniśmy jeść lokalne produkty, sezonowe, najlepiej ekologiczne, ponieważ mają najwięcej w sobie tych wartości odżywczych i najmniej chemii, którą niestety nasze pola są zalewane. I obowiązkowa rzecz, po posiłku spacer. Obowiązkowo, żeby pomóc trawieniu naszym jelitom trawić, chodzimy około pół godziny do godziny. Między posiłkami z kolei powinniśmy robić przerwy od 3 do 6 godzin, w zależności od doszy. Kafa może nie jeść nawet 8 godzin, z kolei wata powinna co 3-4 godziny zjeść. Powinniśmy także wybierać produkty sezonowe i te rosnące do 600 km od naszego miejsca zamieszkania. To wszystko jest zbadane naukowo, uzasadnione. Można sobie poszperać, poszukać ich informacji. Poza tym
Bardzo ważna rzecz w Ajurwedzie. Nie wolno łączyć niektórych produktów. Jest to bardzo niezdrowe, powoduje powstawanie toksyn w organizmie, tak zwanych ama, które później oblepiają nasze komórki ciała i powodują choroby, tak, na dłuższą metę. Jeżeli tych toksyn jest za dużo, to zaczynamy chorować, czyli unikamy takiego połączenia jak na przykład zimne z gorącym, czyli bardzo popularne niestety w Polsce jedzenie gorącej potrawy wraz z zimną surówką. Tego się nie powinno robić. Nie łączymy pomidora z ogórkiem i mleka, mleka z rybą, mleka z mięsem czy mleka z owocami, absolutnie. No, wiele jest takich zestawów, których nie powinniśmy łączyć. Unikajmy kuchenek mikrofalowych, które nie dość, że nie dostarczają żadnej energii i wartości pokarmowi, to jeszcze odzierają go z nich. Poza tym powinniśmy dokładnie przeżuwać każdy kęs. I wreszcie kończymy posiłek popijając lassi, które jest bardzo łatwe do zrobienia, na przykład dla waty. Wygląda to w ten sposób. Jogurt mieszamy w proporcji 1 do 3 z wodą, z dodatkiem soku z cytryny, szczypta soli, plasterek świeżego imbiru, sproszkowanego kminu i kolendry. I taki napój pijemy po posiłku, co wzmaga trawienie i powoduje, że żadne toksyny nie odkładają się w naszym organizmie. Tak szybciutko jeszcze, dlaczego dieta ajurwedyjska, a nie inna? Przede wszystkim dlatego, że jest bogata w błonnik. Jeżeli jest bogata w błonnik, to wtedy łatwiej produkty przemiany materii są z nas wydalane. Jest niskotłuszczowa, uboga w cukier rafinowany, więc tutaj nie znajdziemy żadnych ciast ani deserów takich, jakie goszczą na naszym stole przeważnie. Natomiast są słodycze, ale bardzo zdrowe, z naturalnych składników, takie jak daktyle na przykład, które są bardzo słodkie, więc naturalne słodycze. Jest bogata w minerały i uboga w białko zwierzęce. Ajurweda jest raczej wegetariańska, raczej stawia na wegetarianizm. Tutaj chodzi też o ahimsa, czyli nie krzywdzę, o niekrzywdzenie zwierząt, ale nie tylko. Uważa, że białko zwierzęce nie jest do końca zdrowe dla człowieka, dlatego zastępuje się je białkiem roślinnym. Również soli jest nieco mniej w diecie ajurwedyjskiej. Pozbawiona jest także substancji o działaniu pobudzającym lub depresyjnym, czyli kawa raczej nie gości na stole w kuchni ajurwedyjskiej, ani żadne inne używki. Z kolei jest bogata w świeże, organiczne produkty, no i bardzo ważne miejsce zajmuje w niej post. Kilka słów o tym, rzeczywiście powinniśmy pościć. Może to być post interwałowy, czyli trwający kilkanaście godzin, przynajmniej te 12 do 16 godzin, lub post jednym dniu w tygodniu. Dobrze jest sobie wybrać taki dzień, jeden dzień i zawsze tego dnia nic nie jeść, tylko pić. Oczywiście są jeszcze posty tygodniowe, dwutygodniowe, 42-dniowe, czyli dla każdego coś dobrego. Inne ważne elementy, na które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, ale tylko wymienić, ponieważ jest to ocean wiedzy i potrzebowalibyśmy na to chyba z 10, jak nie więcej godzin, żeby o tym wszystkim powiedzieć. Najważniejsze elementy w życiu, które powinniśmy stosować, według ajurwedy oczywiście, to terapie oczyszczające. Numer jeden w terapiach ajurwedyjskich, czyli panchakarma, to jest oczyszczanie organizmu ze wszystkich toksyn. Są to prowokowane wymioty, roztrój żołądka, lewatywy, następnie odżywianie organizmu, olejowanie, zioła, terapie ziołowe. Taka terapia czyni cuda i wyciąga ludzi z najgorszych chorób, naprawdę godna polecenia. Poza tym ziołolecznictwo, ogrom wiedzy, naprawdę tutaj należałoby chyba kilka godzin przeznaczyć, żeby opowiadać o ziołach, które mogą wspomóc nasze zdrowie i pomagać nam w różnych dolegliwościach. Również stosowanie olejów. To jest też bardzo ajurwedyjskie. Oleje w ajurwedzie są na porządku dziennym. Używamy ich w kuchni, używamy ich do pielęgnacji ciała. Także przewijają się cały czas i tutaj jest też ważna wiedza, jakie oleje dla jakiej konstytucji ciała. Masaże, bardzo istotne. Miałam okazję na studiach doświadczyć takich masaży ajurwedyjskich abhyangi oraz sakiewkami. Cudowna rzecz, która bardzo relaksuje i uzdrawia. Ćwiczenia fizyczne. Ajurweda głównie zwraca uwagę na spacery i na jogę, ponieważ joga to są przemyślane naukowo i zbadane przez lekarzy
różne sekwencje ruchów, które służą naszemu zdrowiu. Medytacje, o tym już wspominaliśmy. Sen, bardzo ważny sen jest w życiu człowieka niezmiernie istotny i w odpowiednich godzinach, o tym też już mówiliśmy. Ale także aromaty, kolory, czyli leczenie kolorem, dźwięki, na przykład gongiem, dzwoneczkami, tak? Kamienie szlachetne. Wszystko to dobrane pod konkretną konstytucję ciała. Oczywiście dbanie o poszczególne części ciała i osobna, ogromna wiedza, ogromny dział w Ajurwedzie, czyli uroda. Jak dbać o urodę, żeby jak najdłużej być pięknym po prostu i młodym. Chciałabym Państwu tylko zwrócić jeszcze na koniec uwagę na książki, które możemy wykorzystać, pogłębiając swoją wiedzę o Ajurwedzie. Ja wzięłam tylko kilka z nich, na przykład Yoga Ziół. Wspaniała książka, w której znajduje się ogrom wiedzy o ziołach, o przyprawach, na przykład mięta. Jest cały opis tych ziół, też dla jakich dosz jest najlepsze, na jakie dolegliwości pomaga. Wspaniała książka, jeszcze bardziej wspaniałego doktora Lada, Ajurweda, Księga Domowych Środków Leczniczych. Bardzo polecam. W tej książce znajdziemy na początku oczywiście teorię, czym jest Ajurweda, wszystkie te rzeczy, o których Państwu opowiadałam, a później mamy różne dolegliwości, na przykład ból głowy, jak sobie radzić w bólach głowy typu wata, jak je rozpoznać, co możemy stosować naturalnego. Ból grzbietu, łupież, łysienie, różne naprawdę przeróżne choroby, jak możemy sobie doraźnie, zanim zdążymy pójść do lekarza, samodzielnie w domu poradzić. Kolejna książka, Gotuj z Ajurwedą dla zdrowia, również doktora Lada i jego żony. Wspaniała książka, nie tylko kucharska, ale mamy tu mnóstwo wiedzy na temat produktów, na temat doboru poszczególnych przypraw, ziół. Książka doktora Partapa Chauchana, Ajurweda i piękno, czyli jak dbać o piękno, szczególnie polecana dla kobiet, gdzie w naturalny sposób możemy wspomóc swoją urodę ziołowymi kąpielami, olejami, różnymi takimi elementami. Ajurweda dla kobiet, kolejna książka, jak sam tytuł mówi, jest to książka poświęcona kobietom i wszystkim przypadłościom, chorobom, które kobiety doświadczają, jak sobie z nimi radzić naturalnie. I wreszcie Ajurweda a uroda, też wspaniała książka, gdzie znajdziemy informacje na temat masażu, na temat olejów, medytacji, snu, na temat kamieni szlachetnych, kolorów i wszystkich tych rzeczy, o których Państwu mówiłam, że jest to ogrom wiedzy. Nie sposób o wszystkim powiedzieć, ale zachęcam do zapoznania się już na własną rękę z tą wiedzą i oczywiście do zrobienia testu, do rozpoznania, jaką Państwo są doszą, a później do dbania o zdrowie, o profilaktykę, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo.